Jeśli pan chce mieć pokój, niech wszystko zagra. Po co proces? Ma pan tu sprawa jak dzień czysta. Zamek w ręku Choreszków był przez lat 400. Część gruntu poderwano w czasie targowicy, jak pan wie. Oddano badaniu Soplicy. Nie tylko tę część. Wszystko zabrać im należy. Za koszta procesowe, za kary grabieży. Mówiłem panu zawsze, procesów zaniechać. Mówiłem panu zawsze, najechać, zajechać. Tak było podatne. Kto raz grunt posiądzie, ten dziedzic. Wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie. Co się tyczy zaś dawniejszych z Soplicami sprzeczek, jest na to od procesu lepszy scyzoryczek. A jeśli Maciej da mi w pomoc swą rózeczkę, to my, Sopliców tych we dwóch, pożniem na sieczkę! Brawo. Przepraszam. Plan twój gotycko-sarmacki podoba mi się lepiej niż spór adwokacki. Wiesz co? Na całej Litwie narobim hałasu, wyprawą niesłychaną od dawnego czasu i sami się zabawim. Ja to siedzę i jaką ja bitwę widziałem z chłopami odjedzę. Nasza wyprawa przecież krwi rozlanie wróży. Odbyłem taką jedną w czasie mojej podróży. Gdym w Sycylii bawił pewnego księcia, rozbójnicy porwali w górach jego zięcia. Nie okupił, od krewnych żądali zuchwale. My, zebrawszy na prędce sługi wasale, wpadliśmy. Ja dwóch zbójców ręką mą zabiłem. Pierwszy wleciałem w tabor. Księcia uwolniłem. Ach, mój gerwazy, jaki to był piękny, jaki to był triumfalny, nasz powrót rycersko-feudalny. Lud z kwiatami spotykał nas. Córka książęcia, wdzięczna zbawce, ze łzami wpadła w objęcia. A gdy przybył do Palermo, wiedziano z gazety, palcami wskazywały mnie wszystkie kobiety. Nawet wydrukowano o całym zdarzeniu romans, gdzie wymieniony jestem po imieniu. Romans ma tytuł Hrabia, czyli Tajemnice zamku Bilbanterokka. Czy są tu ciemnice w tym zamku? Są, rzekł klucznik. Ogromne ciemnice, ale puste, bo wino wypili Soplice! Dżokejów, dodał hrabia. Dżokejów uzbroić we dworze, z włości wezwać wasalów. Lokajów, broni Boże, czy to zajazd jest hultajstwem? Kto widział robić zajazd z chłopstwem i lokajstwem? Mój panie, na zajazdach nie znacie się wcale. Wąsale. Co innego? Zdadzą się wąsale. Nie we włości ich szukać, ale poza ściankach. W Dobrzynie, w Rzeciekowie, w Ciętyczkach, w Rąbankach. Szlachta odwieczna, w której krew rycerska płynie. Wszyscy przychylni panów Choreszków w rodzinie. Wszyscy nieprzyjaciele zabici Sopliców. Stamtąd zbiorę ze 300 wąsatych szlachciców. To rzecz moja. Pan niech do pałacu wraca i wyśpi się. Bo jutro będzie wielka praca.